Teraz, mój drogi widzu, bo nie ma ciebie tutaj, muszę wam jakoś przekonać do tej świetnej zmiany na Twitcha, no nie? Tak sobie, podobno jest fajniej, podobno jest lepiej. Dla was, no nie? Dla mnie to trochę nie ma różnicy, czy to jest na Twitchu, czy to nie jest na Twitchu. Ale podobno szybciej czat działa, podobno jest lepiej i tak dalej, no nie? Gdzieś generalnie... Kurwa, czemu to się nazywa chuj? A ja chcę zmienić tego nazwę. Czemu to się nazywa kurwa w ten sposób? No dobra, nie ma to totalnie żadnego znaczenia. Cześć, cześć, z tej strony Sanam, a to jest Batman Arkham Knight. Tego będziemy grać sobie dalej. To jest Batman, nie? Kontynuuj fabułę, kurwa, stary, w ogóle totalnie, absolutnie się nie przejmuj. Strach na wróble powiedział, że ma plan, że razem pozbędziemy się ciebie i Gotham będzie nasze. To trochę szalony pomysł był, bo trudno jest się pozbyć Batmana tak naprawdę, tak mi się wydaje. Tak pomiędzy mną a tobą warto by było wiedzieć, że Batmana się pozbyć jest trudno, niewątpliwie. Więc spoko, dzień dobry Batmanie, wyglądasz rewelacyjnie jak zawsze. Ja podobno mogę ci zmienić strój, podobno mogę to zrobić od razu, więc... Ja bym chciał ci zmienić strój, no nie? Jak możemy, jak mamy takie możliwości, to byłoby naprawdę cool, ale... ja nie do końca wiem, jak to zrobić. To mi włącza mapkę. To mi włącza obszyny. Dobra, ten strój Batmana musi być świetny, no nie? Tu mieliśmy... Dla tych z was, którzy nie byli ze mną w ostatnim odcinku, tu wisi sobie pan, który jest naprawdę, naprawdę bardzo sympatycznym człowiekiem. Ale jest daleka stąd. Więc dobra, wsiądźmy do Batmobilu. I ciśniemy Batmobilem. Je. Yeah, tam nie będzie policjanci, będą myśleć, że mogą sobie coś jeździć. Idziemy do człowieka zagadki. Zobaczymy. Czy tu jest jakieś miejsce do wjechania samochodem? Wygląda to na całkiem ekstremalne miejsce do jeżdżenia samochodem, no ale. Ale jedźmy do. Jedźmy do celu, na szczęście Batmobil przejeżdża przez wszystko, co jest naprawdę całkiem spoko, bo inaczej moglibyśmy nie dojechać tak dobrze. Ostatnio mi lepiej szło wchodzenie w zakręty Batmobilem, więc muszę się... Pyk, patrz jak cię prądem strzeliło, człowieczku, man. Batman może przejechać ludzi po tym, jak uderza ich samochodem, to strzela w nich prąd, a potem można jeździć po ich głowach. Ale ja myślę, że Batman ma takie opony... Yep! Miałeś wyskoczyć lepiej. Taki jesteś pozbawiony w ogóle... Dobra, no to weźmy tam, skoczmy. Tutaj wskoczmy. I tutaj rozumiem, że jest gdzieś człowiek zagadka. My podejdziemy, ekstremalnie podejdziemy. Wejść do wieży zagadki. Okej. Okay. Do wieży zegarowej, nie wieży zagadki. To miałoby ręce i nogi. Włączmy tryb detektywa. Batman detektyw. Jestem detektywem, wiem wszystko. Batman, co to jest? Powiedz mi o tym. To jest moja siedziba główna? Ekstremalnie! Ekstremalnie! Ja chcę tu coś zrobić zatem. Co mogę zrobić? Czym ty jesteś? To jest moja kurtka? Fajny styl. Trochę damska mi się wydaje, ale możliwe, że czegoś nie wiem. Tu mamy rozrzucone buty, tu mamy The Ghost in Grey. To trochę idol Batmana był. W młodości Batman czytał sobie tak kilkomisy. Tu możemy coś wyłączyć.
Jak chcę to wyłączyć? Nie mogę? Okej. Żeby coś zrobić. A mogę zawsze włączyć tryb detektywa? Elegancja Francja. Okej, to rozumiem, że włącza i wyłącza. No dobra, podejdźmy do komputera, bo rozumiem, że mam podejść do komputera. Start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we've been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction... Ja nie chciałem tego robić, ja chciałem robić poboczne misje. Run a scan of the city for this energy signature. Batmanie, Batmanie, totalnie się nie zrozumieliśmy, jak chcę ci powiedzieć. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Dokładnie, Batmanie. Ja też bym tak zrobił. I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. Tak. Ale ja chcę... Nie obchodzi mnie ta misja. Ja chcę... nie wiem, znajdźmy strażaków. Nie, chociaż człowieka... Człowiek zagadkę interesuje. Dobrze, że mówisz do siebie. To mnie to cieszy. Mogę ciebie nacisnąć? Jak mam stąd wyjść? Aha, w ten sposób. Tu jest włącznik, zdalnie aktywowany przełącznik. Weź go zdalnie aktywuj. Na przykład pazurem. Nie mogę do ciebie w twoją głowę strzelić pazurem? Co by się wtedy stało? Wow, twoja głowa jest jakaś metalowa, bo odbija iskry, damn! Czy to nie twoja głowa? Ach, niestety. No dobra, a o czym mogę z tym jeszcze porozmawiać? Let me know when you've reached the antenna and I'll run a citywide scan for those radio waves. Totalnie okej. Dobra, pierdalamy, bo się zarazimy. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. Soon as we've got a location, I'll let you know. All right. Okej. Batman, Gordon, przytrzymaj... Co? Best Halloween ever. Let's go to the department store and loot some costumes. Pikuj z grzymsu podczas biegu. Nie rozumiem. I co się stanie? Aha, Batman, jesteś po prostu tak ekstremalnie super świetny. Szał na ulicy zablokowano. Czemu? Czemu to jest zablokowane? Ja chcę to odblokować. Natychmiast. Driftów w kółko Batmobilem przez 3 sekundy. Okej. Okay. No problem. Batmobil! Gdzie jesteś, Batmobilu? Okej, okay, dobra, siema. To jest trochę płotka. Wiecie? Dla tych z was, którzy... To wsiądź do niego! Dobra, człowieku. Ja chciałbym to odblokować. Czy tu muszę odblokować? Nie, spoko, to ja to chętnie zrobię. Stój! Batmobil! Batmobil, ty jesteś taki... Kurwa, Batmobil. Wracamy. Bo my się Batmobil nie zrozumieliśmy trochę. My się nadal Batmobil nie rozumiemy. Yeah.
Szał na ulicy. Okej, no to ja chcę go... Dobra, fuck it, bitches, nie obchodzi mnie zatem to. To jest nie do zrobienia, nikt tego nie jest w stanie zrobić. Nikt na świecie, nie byłoby żadnego człowieka na świecie, który by to... który byłby w stanie to zrobić. Więc... więc okej, tak ustalamy i tak jest i nie ma co... Nie ma co w ogóle się zastanawiać. Okej. Why, hello there, detective. Yes, it's me, your most feared nemesis, the Riddler. Congratulations are in order, for you have arrived early for this, the next generation of my riddles. I'm afraid the full particulars of my plan will have to remain unannounced for the time being. Oh, I see no harm in rewarding the harmless little glimmer of initiative you have shown with a sneak peek, a preview, if you will, of the kind of conundrum I have in store. Dobra. A czy ty w ogóle coś złego robisz? Bo ja zawsze człowieku zagadko cię... Znaczy Batman, nie? Bo nie ja, nie, niestety nie jestem Batmanem. Ja zawsze cię jakby... Ja cię gonię, czy robię jakieś rzeczy, a... A nie wiem, czy ty coś robisz złego. Siało jeden widzu, który mnie oglądasz teraz właśnie, w tym momencie. Stałem. To ja sam, a to mój kanał. To głównie, przepraszam. You will address me at all times as Riddler, the Riddler, or Mr. Nigma. Okej. Okay. Ja chcę, nadal zadaję to pytanie. Czy ty robisz coś złego poza tym, że ustawiasz jakieś zagadki i musisz mieć naprawdę kupę kasy w sumie, żeby kupić sobie na przykład to miejsce? A nie jesteś chyba Bruce'em Wayne'em. Bo chyba ja jestem Bruce'em Wayne'em. Tak mi się wydaje coś. Czy Batman jest Bruce'em Wayne'em? Ja bym Bruce'em Wayne'em, na pewno to wiedział. Aha, nie słuchałem ciebie, bo próbuję zaimponować mojemu jednemu widzowi moją zabawnością, co mi kiepsko wychodzi. Przepraszam cię, mój drogi widzu, ale ja nacisnę kółko. Ej! Okej, i co teraz? Tu jest... You must complete three circuits of this gauntlet, finishing each before the time limit expires. Mój jeden widz mnie opuści. A gdzie moja sława w internetach? Pal gumy! Pik! Be ready, Dark Knight. There's more to this test than just going really fast. Takie buty. Nie rozumiem. Czy zjebałem? Nie! Batman, nie idzie nam to... Batman, nie idzie nam to świetnie. Batman, nie idzie nam to dobrze. Ja muszę ci powiedzieć, że musisz się... Musisz się bardziej starać, Batman. Ahaha, jakie ekstremalne głupie. Dobra, kumam. Batman, twój samochód może jeździć po ścianach? O, jak nie rozjebało. Rozjebawszy. A możemy to zrobić jeszcze raz? Your idiocy never ceases to... Well, actually, no. I have come to expect it. Actually... To jest... Nie jest takie trudne do zrobienia, mi się wydaje, w takim razie. O, chuj, jak mnie rozjebał. A jednak jest. Tick-tock detective! Tick-tock detective! Więc załamie! Katana sharp metal
Zajebiście, po prostu jeżdżenie po ścianach Batmobilem? Fuck yeah for Frodo! Fuck yeah for Frodo. Serio? Ha! Myślałeś, że ja się nabiorę? Aha, bo to jest takie niby bardziej skomplikowane. No nie mamy. A w którym momencie? W którym momencie ja będę mógł powiedzieć, że mi się już nie chce tego robić, bo nie jest to naprawdę fajne i zabawne, no nie? Takie wow, jakie jest to cool i tak dalej, ale jeżeli zagadki... Wszystkie zagadki Riddlera... Wszystkie zagadki Riddlera mają być... polegać na tym, że ja otwieram sobie i zamykam sobie kolejne drzwi, to... to spoko, no nie? Ale wiecie... Ale wiecie, no... No nie jest to... Nie jest to najbardziej pasjonujące zagadki na świecie. Ktoś mi o tym mówił, że tak jest faktycznie! To głupie, no naprawdę, to nie będzie... Nie! Naprawdę... Wow, co to było? Tamki mordę! Co? Blokada, okrążenie, krus za każdą sekundę później. Okej, okay, mam cię w dupie w sumie, wiesz, jakby. Chcę, żebyś to wiedział, no nie? Możemy pojechać na górę? Dzięki. Chcę, żebyś to wiedział. Oh, Dark Knight. You sweet, naive sentinel. Of course it wouldn't. Still, thanks to your unrelenting desire to showboat, I now have several hundred terabytes worth of performance data relating to that latest model of rocket-powered hearse you're driving. Naturally, I shall be using this data to calibrate further challenges and trials. I'll see you soon, detective. Dobra, człowieku zagadko, dzięki ci za tą fantastyczną atrakcję, którą mi zapewniłeś, ale... Ze smutkiem muszę ci powiedzieć, że mam cię strasznie w dupie i nie spotkamy się już w tej grze nigdy. Cieszę się, że się starałeś. Nie jest to byle co. Nie jest tak, że faktycznie jest to cool, no nie? Fajnie, cool. Zobaczmy sobie, tym pomóżmy. I takich zagadek miałbym zrobić 243? Pysznie, na pewno, z pewnością. Nie chcę was znaleźć. Nie ma sprawy. Dixon Dark West brzmi jak coś spoko, nie? Batman! Szybciej, Batman! Wykonaj ślizg mocy, aby szybciej ładować. Musimy się odwrócić. Zrobiliśmy to naprawdę profesjonalnie. Ja wiem, że wy byście chcieli. Ja wiem, że wy byście... A, bo tu jest. Okej. Okay. Ja wiem, że byście chcieli też taką mieć robić, no ale niestety... Niestety nie każdy może być tak zajebisty jak Saddam. Siema? Yeah. Ja bym się chciał bardzo nauczyć robić te uniki. Uniki się chyba robiło skokiem. Pek, 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 człowieku.
Człowieku, zagadko, patrz jak się tak się robi zagadki. Jep. Idź, cios mocy, super. Czemu pan był niebieski? Czy ja mogę namierzać? Okej, nieważne. Dzień dobry panu. Ja pana uratuję. Ciekawe, co pan robił takiego ważnego, że ci panowie postanowili pana porwać. Czy pan może kupował od nich narkotyki? Dobra. Riders dragged us out one by one. We were separated, taken away. Please, they're gonna kill us. I'll save your crew. Wait here. I'll get a GCPD officer to pick you up. Bardzo dobrze. Co się stanie, jak tak zrobię? Jak wyjebałem przez okno, zajebiście! Kurwa, spoko. No i co? Wow. Dobra, nieważne. No i co? Jak chcę? I'm going to search for the missing fire crew. Their captors must face justice. Rozumiem, że to nie będzie takie super łatwe, że ty mi pokażesz na mapce po prostu, gdzie oni są. No nie. Czy pokażesz mi? Tu jest chyba super zadanie. Tu jest wezwanie RR, jednoosobowa armia, ok. Mistrz kombinacji, wezwanie RR. Aha. Czy ja muszę... Mogę jakoś oddalić? O Jezu, jak błyskotliwie, świetnie, spoko. Dużo miejsc jest. Co tu jest? Areszt policyjny, cele więzienne. Okej, okay, tu mamy coś innego jeszcze, ale spoko. Trochę nie wiem, co mam zrobić, czy mam lecieć na te wyzwania, ale spróbujmy sobie. Jak mogę to zaznaczyć? Czyli nie mogę sobie tego zaznaczyć? No dobra, to idziemy tam. Okej. Okay. Świetnie, to poszło świetnie. Dobra, Batman, biegnij, proszę cię. Ja cię, Batman, proszę. Wow. Nie chciałem wcale tego robić. Ja chciałem to zrobić. Mogę tutaj wejść? Co my tu mamy? Przymocuj urządzenie zapewniające zdany dostęp. Okej. Okay. Oczywiście mam to w kieszeni, mam, bo jestem pierdolonym Batmanem, no nie? I pyk, no i to już zostało zhakowane, widzicie? A wy nie potraficie nawet zmienić sobie hasła do poczty. Natomiast Batman... The generator's damaged. I need to bypass it and power the antenna directly. Stary. How can I help you this time? Is the power winch ready for deployment? Oni siedzą. Czekają mnie, czy oni siedzą w konkretnych miejscach i czekają na to, aż Batman do nich napisze, zadzwoni. Odbierz wyciągarkę mocowaną w Batmobilu. Nie ma sprawy. Nie ma w ogóle problemu żadnego. Biegnij tam, Batman. Batman, strzelaj tym w ogóle. Nie czekamy na nic. Batman, biegnij dalej, szybko, zobacz. Batman, zrób to. Pięknie. Ja chcę wezwać tam Batmobil zatem. Dokładnie w to miejsce. Batmobil wpadnie od razu. Szkoda, że... Widzieliście to? Widzieliście tą sytuację, jak zostało to perfekcyjnie zrobione? Widzieliście to? Siema, samolocie, Batplane'ie. Siema, Batplane. Cześć, Batplane'ie, co u ciebie? Jak żyjesz? O, Batplane'ie! O, ja chcę latać Batplane'em! Wyciągarka. Niszczy przeszkody, przesuwa, dostarcza... Spoko.
A, mogę coś jeszcze? Na razie, Batplane, jesteś tak świetny. I'll improvise. The winch needs a secure anchor point to function. Once it's attached, just hit reverse. And please be careful with the car, Mr. Wayne. She's one of a kind. Jakby co, totalnie nie zrozumiałem, co ja mam zrobić, więc... Użyj wyciągarki. R1. Ciągnij! Ciągnij! Okej. To nam super nie wyszło. Ekstremalne. Dobra, no weź mi tam, pokaż mnie, gdzie ja mam lecieć. Tutaj mam lecieć. Rozumiem, że muszę zrobić ten skok super mocą! Gdzie teraz wyciągarkę mam użyć? No nie mogę do ciebie strzelić, to nie zrozumiałem. Aha! Okej. Okay. What the fuck? Co to jest wąskie przejście? W wąskich przejściach użyj Batmobilu, aby zesrać się. Użyj wyciągarki, ok? Co ty gadasz? Ja muszę zrobić taką pracę. Mogę się rozpierdolić? Dobra, rozjebawszy. Pyk, ja już jestem specjalistą. Batman, patrz, jak to rozjebiemy jeszcze. I to o kurwa, ile tych. Ile przeciwników. To na pewno byli wrogowie. Ja jestem Bruce'em Wayne'em i mnie stać na to, żeby rozpierdalać wszystkich wrogów, którzy spotkam. Nie. Jepsy. Oni na pewno coś złego robili, jestem pewien. W wąskich przejściach użyj Batmobilu. Spoko. To jest wąskie przejście? Nie jestem do końca pewien, ale nie ma to znaczenia. Pyk! The anchor point is secured to the wall. I can't move it using the Batmobile, but maybe it can hold the car's weight. Nie rozumiem. Nie rozumiem, bo... No ja mam nadzieję, że to muszę zrobić, to nie? Ale świetnie! W ogóle bez żadnych podpowiedzi to zrobiłem. Okej. Nie musiałem w ogóle trzymać tego. Dobra, trzymajmy sobie tryb bojowy. Dobra, zostałem Mariolkę. Przygazuj silnik. Muszę to zrobić tak. Tak właśnie Batman odpala samochody inne. Wiecie, gdybyście znali Batmana, tak jak ja znam Batmana, no bo jestem nim, to... Nie musielibyście używać żadnych kabelków od akumulatorów, jak debile, tylko Batmobil. Sounds legit, sounds intelligent, moi drodzy, pamiętajcie. Siema, Robinie. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah. But we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone Shipping in the Cauldron.
Tak, tak, dokładnie. Potrzebujemy jebanej wieży mikrofalowej, żeby robić mikrofalówki. Odblokowano życiorys postaci Robin. Zobaczmy życiorys Robina. Robin wygląda na wkurwionego człowieka i ma super świetną fryzurę. Taką... Aha, jest chudszy też niż my. Dobra, nie obchodzi nas to. Zlokalizuj strach na Blues za pomocą anteny w stoczni Falcona. Gdzie to jest? Powiedziałem cię... Ja nie wiem... Mogę tego dotknąć? Ja nie wiem, czy ja nie muszę cię zostawić tutaj, Batmobilu, bo może muszę. Więc siedź tu, Batmobilu, gdyby ktoś się pytał, to mów, że tak naprawdę jesteś tylko zwykłym samochodem, a to jest totalny przypadek, że wyglądasz jak Batmobil. Myślę, że uwierzą ci w to ludzie. O, jakie to jest miejsce walki z bossem. No dobra, jebać to. Spójrzmy sobie do góry. Za coś się możemy złapać? Nie, nie możemy. Ale to też jest świetnie. Bo mogę tam iść, no nie? Nie będzie tak, że nagle ktoś mi powie, że... Ej, Batman! Nie możesz tam iść. Dawaj łukiem. O, Jesus! Ja tam chciałem skoczyć. Batman to jest Batman. To nie jest jakiś tam... To nie jest pierdoleniem, nie? To jest jebany Batman. Polećmy sobie boczki, jak małe boczki. Siema. Those men are guarding the antenna. I need to evaluate the threat and plan my attack. Oczywiście. Five soldiers, all armed. If I alert them, they'll kill the hostage and need to reach a vantage point to draw them outside. Przemieszczaj się między punktami obserwacji, aby szybko zbadać teren. If I can separate them, they'll be easier to take down. Wybierz batarang. Mam batarang. Nie chcę pazura. Chcę pierdolony batarang. Przetrzymaj i wyceluj. Rzuć batrangiem. Ja chcę mieć włączony tryb. Szybowanie. Nie wiem, czy muszę... Nie wiem, jak bardzo muszę się troszczyć o to, żebyście... O kurwa. Ty, ale... Three more soldiers inside. They think they're safe if they stick together. A co zrobimy teraz, Batmanie? Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Co jest gotowe, Batmanie? Batmanie, ja chcę się dowiedzieć o twoich mocach. Send it, Lucius, now. Lucius, dawaj mi stafy! Odbierz nowy strój Batmana. Wow, wow, wow! Świetnie! Gdzie jest nowy strój Batmana? Lucius! Kurwa! No, Jesus! A, dobra, tam. Ja wiedziałem, że to tam jest. Okej, okay, w ogóle... Bata statek! Bat ship! Siema, bat shipie! Zrobiłeś kubkę na mnie. Załóż strój. Co to będzie za strój?
Wygląda mnie. Będę w nim koksem. Bitches. Bitches, proszę was. W Space Marinci, w Warhammerze 40 tysięcy nie mieli tak dojebanego stroju, jak ja mam teraz, okej? Okej? A powiedz mi, że go będę zawsze mógł nosić. Bo to mi wygląda na coś mądrego generalnie, no nie? Żeby nosić jakąś super zbroję. To tylko moje zdanie oczywiście. Ale wiesz, Batman, no, na chillu. Fuck yeah! I've activated the AR training program, should you want to run diagnostics, or just break it in. Tak, ja chcę dostawać punkty! Rozpocznij wyzwanie. Nie wiem, co to jest za wyzwanie. Na pewno będzie spoko. Ja wcale tak nie chciałem zrobić. Wielokrotny lockout z zastraszeniem. O Jezu, jak Batman tak, rób tak. O Jezu, jakie to było. To było po prostu ekstremalne. Podejść niezauważony do grupy maksymalnie trzech wrogów, aby użyć wielokrotnego zastraszenia z knockoutem. Rozumiem, że wy jesteście pleckami do mnie. Niam, 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 jak pysznie. Zobaczcie teraz, co się stanie. Knockout! Damn. Niam, 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 pysznie. Zobaczcie teraz, co się stanie. To jakby co wyszło nam za pierwszym razem. No! Okej. Okay. Jep, jep, jep. Tak, to się robi. Złam rękę! Batman, po prostu. Batman, naprawdę. Batman, twoje gadżety. Ja nie wiem. Ja gdybym mógł Batman. Gdybym mógł Batman cię kochać jeszcze mocniej niż cię kocham, to naprawdę. Jep! Jep! Tak, to się. Tak, to się robi. Ja już mogę zawsze mieć ten strój, mam nadzieję, no nie? Jeps! Jeps! Moc strachu zdobyliśmy. Jej, dzięki! Dostanę punkt Wayna? Fantastycz! No to chyba trzeba robić, to jak punkty Wayna dostajemy. Czego się tutaj nauczymy? Roznieść wrogów na strzępy, niech błagają o litość. Korzystać z nowych funkcji obrony stroju Batmana, aby wykonać 5 udanych kontr rzutem i zakończyć trening. Dobra, okej. Simulation activated. Okej. Jep, 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 jep. Okej.
This won't take long. We'll be quick. Okej, tak po prostu napierdalam was. No, spierdalajcie. Jej, Batmanie, jesteś po prostu... Na Batmanie naprawdę... Batmanie, jesteś świetny. Ja bym... Ja, Batmanie, patrzę się na ciebie i myślę sobie, wiem, kim chcę być, jak dorosnę. Ja jak dorosnę, chcę być Batmanem. Z ataku ukrycia, nie dając nikomu szans, neutralizuj trzech uzbrojonych wrogów, którzy pozycje zmieniają się za każdym razem, gdy uruchamiany jest trening. Okej, spoko, nie ma... W ogóle żaden problem, no chill, no problem żaden, w ogóle totalnie, niech będzie tak jak jest, niech będzie tak jak jest i zobaczymy. Niezauważony mam to zrobić. Okej. Okay. Mam zrobić to niezauważony, pamiętajcie. Czemu ty wstałeś? Co? Że jak? Dobra, ja bym chciał cię... cicho znokautować. Cicho knockout! Cicho knockout! Świetnie. Świetnie, Batmanie! Batarang! Ej, a czemu ja nie mogę stąd? Zawiśnij, szybowanie, kopnięcie w locie. Okej. Okay. Jest to spoko. Jest to spoko. I teraz ciebie musimy tylko. Dobra. Możesz wyjść? Nie? Ja chciałbym cię znokautować. Będziesz tak miły? Wejść przez klatkę. No nie, musisz stąd... Ja myślę, że musisz stąd wyjść. Albo i nie musisz. Chła, chła. Batmanie, nie wykorzystamy żadnej z tych umiejętności, którą nabyłeś. My tam wpadniemy i ich nakopiemy, no nie? Ale ja osobiście muszę ci powiedzieć, że mega się cieszę, mega się naprawdę cieszę, że chciało ci się. Bo jest w tym wszystkim, co zrobiłeś, trochę imponujących rzeczy, więc spoko, nie? Jakby wiesz to. Jak mam. O, pięknie. Strój Batmana. Jezu, jak wszystko dużo kosztuje. Co to daje? Zapewnia o 25 większą ochronę przed obrażeniami zadawanymi podczas walki wręcz. Okej, okay. No to ja myślę, że walka wręcz brzmi seksownie. To też brzmi seksownie. To brzmi mi na jakieś podstawowe rzeczy, które wypadałoby mieć. Gadżety, umiejętności. Dwa cele, jednocześnie rzuć batarangiem. Wyjątkowo skuteczny atak przeciwko głównie spoko. Podczas szybowania możesz użyć trzech batarangów. Nie użyłem jeszcze ani jednego, więc ciężko mi powiedzieć, czy by to było miało sens. Wydłuży działanie chmury dymu, natychmiast wyzwanie wrogów znajdujących się najbliżej wybuchu, pozostaje wrogowie zostają ogłuszeni. Ta modyfikacja dotyczy tylko wybuchowego żelu nakładanego na powierzchnię. To brzmi mi sensownie, więc ja sobie pozwolę to wziąć. Uzbrojenie Batmobilu. Dobra, na razie możemy coś dać Batmobilowi, a żeby Batmobil nie był taki smutny. Zwiększ tempo automatyczne doładowanie do palaczy Batmobilu, to mnie nie obchodzi. Zwiększenie wytrzymałości pancerza o 25%. A masz. No i coś do walki. Już tam się nie oszukujmy się, że my mamy ochotę coś robić. Aha. Wydłuża czas pozbywania się bronią wyrwaną wrogowi, zanim ulegnie ona zniszczeniu. Dzięki temu ruchowi można... O Jezu, Batman, jakie to jest głupie. Knockout z Batmobilu będzie następny po uzyskaniu 6 trafień, a nie standardowej wartości 9. Batmanie, więc Batmanie, to mi brzmi na coś sensownego, więc sorry, no nie, ja to wybrałem, żyj z tym, Batmanie, żyj z tym.
one hostage. Time to put this suit to the test. What the hell was that? Did you call it backup? What's happening? Shut up! She's trying to flush us out! Weź podstawkę. Nie. Ty. Ah, okay, dobra. The new suit is faster and more mobile. Jep, 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 jep. O, jeszcze murek na końcu. Nie, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Co? O, właśnie. Ja chcę prezentację postaci. Gdzie mam prezentację postaci? Jak mogę prezentację postaci zmienić? Aha. W ten sposób? Okej, no dobra, no to ja wiedziałem. No, a mogę cię uratować już tam, wiesz, od łaski. Tak, trochę z łaski, trochę tak od biedy, ale wiesz, tak żeby... Thank you. Tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. Nie wiesz, czy jego mama była suką, tak naprawdę, więc nie wiem, czy on tak mówił. Trochę nieładnie z twojej strony. Trochę nieładnie. Co tu mamy? Przymocuj urządzenie zapewniające zdalny dostęp. Okej. Okay. Jak będę musiał tu Batmobilem przyjechać, to może być trudno, bo to jest mało miejsca tutaj jest, jakby co. Oracle, I've attached the uplink to the microwave tower. Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. Come on, connect. Love the suit, by the way. Okay, both towers are fully online. Time to find Scarecrow. A, więc Batman nie pokazuje tego na monitorku, tylko kumam. Batman, jesteś świetny. Naprawdę Batman, przemyślałeś wszystko. Tylko nie bij tego pana w plecy. I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Aha. The radio and microwave frequencies point to Ace Chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Jim, I've traced the fear toxin to Ace Chemicals. That's where we'll find Scarecrow. Impossible. I've had a team there ever since the evacuation started, just like you asked. Crane must have bought them off. Or worse. I'm in the area. I'll round up my guys and head over. Hold off until I get there, Jim. Dobra. Tu mamy coś jeszcze, jakiś trening. To on jest nieukończony, no nie? Bo tutaj ten trening jest ukończony i mamy go w nosie. Tego treningu nie mam ukończonego. Och, jak ten, o! Dobra, ja to chcę zrobić, bo to mi wygląda na sztuczkę, którą warto było się nauczyć. Jak przytrzymam L1, to wtedy wpadniemy bezpośrednio do Batmobilu. To jest świetna wiedza, której nie miałem wcześniej. Steruj szybowaniem. Batmanie, szybuj! Szybuj, Batmanie, jak pojebany! Batmanie, musimy szybować. Batmanie, szybuj! Ja
trochę nie zrozumiałem tego, ale okej, okay, cool. To nie, najważniejsze, Batman ma gadżety i jest po prostu Batmanem, no nie? To jest najważniejsze. Co mogę kupić sobie za jeden? Wystrzel hak w grzym w pobliżu wroga i natychmiast wykonaj knockout lub wielokrotny knockout ze zastraszeniem, by zneutralizować również wrogów w pobliżu. Tego ruchu można również używać przy włazach. Dobra, nie ma problemu. John, chill, cool. Chill cool tak zwany. Nie wiem, ja czasami napisałem, myślę, że jestem głupi. Nie, no, no, nie obchodź mnie to! Dobra, jeszcze raz. Powtórz wyzwanie. To jest coś super. No, no, co robię nie tak? Powtórz wyzwanie. Czy robię to, co chcecie? Naciskam, przytrzymuję. Steruj szybowaniem. Kurwa, co? Jeszcze raz. Zrobimy to, bo jesteśmy świetni. I nie zapominajcie o tym. Jak ktoś będzie wam mówił, że wcale nie jesteśmy świetni, to mówcie mu, co ty pierdolisz w ogóle. Jesus bitches! To już jest sprawa osobista. To jest jeszcze jakaś umiejętność, którą fajnie by było mieć, no nie? Więc my ją chcemy mieć. No! 30 sekund mam, 60 sekund mam nie dotykać powierzchni. Okej. Okay. Steruj szybowaniem, spoko. Tu sobie spikujemy. Korzystaj z wyrzutni haków. Totalnie. Możemy jeszcze tutaj. Pyk! Jepsy! Nie wiem czemu trzymałem palec w złym miejscu, przez co się zawracaliśmy. Myślę, że potrzebujemy spikować. I to już chyba nam będzie. Polecimy sobie w stronę Księżyca. Nad morze se polecimy, albo nie. Do miasta se polecimy. Totalnie spoko, możemy się pokręcić w kółko. Kontynuuj. Yes, zdobyliśmy kolejny punkt Wayne Enterprises. Dobrze jest mieć punkt Wayne Enterprises. Yeah! Czy zdobyliśmy poziom? Gro, czy ja zdobyłem poziom? Bo jeżeli zdobyłem poziom, to ja bym chciał... Ja... Gro? Poziom? Nie? Okej. Okay.
Coś mamy nowego, nic nie możemy sobie nowego kupić. Tu coś mamy nowego, nic nie możemy sobie nowego kupić. W walce możemy kupić super kopniak. A w stroju nic nie możemy sobie kupić. No dobra, to chuj, kupmy sobie super kopniak. Bo ja jestem ciekaw, czy dostanę poziom teraz za... Nie dostałem poziom. To trochę przykre, tak naprawdę. Siema! Ło, siema! Ty, ej! Ja chcę z wami porozmawiać o miłości. Miłość! O, jak pięknie to zrobiłem. No nie wiem. Wydaje mi się, że w naszym pojedynku to wy jesteście martwi, nie ja. Ale oczywiście totalnie mogę się mylić. Totalnie. Tak mogę się mylić. Fo. Jebie. Batman, lecimy Batman. Wszystkie dziewczyny teraz się będą na nas patrzeć i mówić: Batman, jaki ty jesteś świetny. A możemy tak zrobić? Weź, jaki to jest ekstremalny spoko. I teraz patrzcie na to. Pek. I teraz, wow! O nie zdążył przyjechać do nas. To jest nam przykro. Nie wiem, spoko. Wow. Studio Panessa. A ja chcę wejść do studia Panessa. Bo tu, jeżeli dobrze mi się wydaje... W ogóle mamy jakiegoś tego... Jakiegoś questa. Czy źle mi się wydaje? Okej. Yep! Batmanie, twoja... Możemy przesłuchać kogoś znowu? Jo, panie, jak chcecie przesłuchać? Który ty jesteś? Czyli rozumiem, że... Kopnięcie w locie! Zajebiście! Patrz co ja mogę na tobie zrobić teraz. Chłe. Dobre sztuczki. No dobra, tym miłym akcentem na dzisiaj sobie skończymy. Bo muszę zająć się patologią. Więc wielkie dzięki, że mnie oglądałeś, mój widz w przyszłości. To był Batman. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli nie, to... Zostaw łapkę w dół, a jeżeli ci się podobało, to napisz mewa w komentarzu, gdyż jak dobrze wiemy, mewa jest najlepsza na świecie. Ja się zbieram, dzięki, cześć, było fajnie, na razie i buja! Do zobaczenia w następnym odcinku.